Moje serduszko, pozdrawiam wasze serduszka i ten film będzie prośbą do wszystkich tych, którzy oglądają mój kanał. Prośbą, która powstała po rozmowie z Mariuszem Cendrowskim, ze znanym bokserem, który teraz walczy o to, aby wstać z wózka, dokonać cudu i chce, aby wszyscy, którzy mogą mu w tym pomóc, aby dokonali tej pomocy i dołączyli się do tego cudu. Chodzi o darowizny, które mogą wpływać na Mariusza konto, które teraz się wyświetla i będzie pod tym filmem, dlatego że rehabilitacja, jak wiecie, jest bardzo droga. Mariusz zaprzecza tym, co usłyszał od lekarzy, stara się wstać z wózka, a tym samym motywuje mnóstwo ludzi, którzy go znają i którzy również są chorzy i walczą się, mierzą się z jakimiś chorobami. Jego postawa motywuje ludzi do działania, motywuje młodych ludzi, natomiast tutaj faktycznie te finanse, teraz kiedy tak mocno chcę stanąć na nogi, są mu potrzebne i poprosił mnie o to, abym nagrał taki krótki filmik dla wszystkich ludzi o otwartych sercach, żeby mogli go wesprzeć, a tym samym być uczestnikami tego cudu i mieć swoją cegiełkę w tym cudzie, kiedy pokażę wszystkim i pokażę światu, że mimo tego, co słyszymy od lekarzy, mimo tego, co słyszymy od ludzi, że coś jest niemożliwe, że takie rzeczy nie istnieją na ziemi i mamy w sobie siłę ducha, mamy w sobie genialny organizm, genialne ciało, które może dokonywać cudów, no i on chce być takim cudem, skupia energię właśnie na tym, żeby wstać, żeby pokazać, żeby żyć, żeby być szczęśliwym, radosnym człowiekiem i za to mu serdecznie dziękuję. Dlatego wszystkich was proszę o to, abyście pomogli Mariuszowi jakimiś drobnymi kwotami. Dla wszystkich tych, którzy mają problem właśnie z reklamami na moim kanale, chcę właśnie pokazać, że te reklamy, kiedy oglądacie je, te finanse, nie tylko pozwalają mi utrzymać ten kanał, czyli opłacić rachunki za prąd, internet, kupić kamery, światło, ale właśnie w takich sytuacjach przesłać pieniążki tam, gdzie one powinny trafić. I tatuś doskonale wie, co do mnie płynie, jaka obfitość i wie, kogo przysłać do mnie i kiedy tą obfitość przekazać, nie tylko w formie pracy z energiami, ale też w formie takiej konkretnej, formie pieniężnej. Dlatego dla tych, którzy mają z tym problem, twoje oglądnięcie reklam nic cię nie kosztuje, kosztuje kawałek czasu twojego życia. Nawet nie musisz ją oglądać, wystarczy, że ona przepłynie przez ten program, przez ten czas twój. A w tym momencie to, co otrzymam od systemu, od możliwości, które tworzy system, przejdzie dalej do innych ludzi. I właśnie tatuś zawsze do nas wysyła takich ludzi potrzebujących. I czasami to jest słowo, czasami rozmowa, a czasami taki piękny gest. Patrzę na liczbę subskrypcji, dziękuję wam, że to rośnie. Nie wiedziałem, że to jest takie ważne i że wiele ludzi po prostu chce, jakby ściga się nawet wręcz na te subskrypcje, że to jest coś, taka liczba, która wyznacza jakąś wiarygodność na internecie. Jeżeli ktoś subskrybuje mój kanał i teraz patrząc na tą liczbę, jeżeli wystarczy, że ktoś da złotóweczkę, jeżeli ktoś z nas da złotóweczkę, pomnożymy to przez ilość tych wszystkich ludzi, którzy robią subskrypcję tego kanału i tych, którzy nie mogą subskrybować, bo często do mnie piszą, że świetna praca, ale kochany, ja w domu mam taki, jakbym włączył subskrypcję, natychmiast wszyscy by wiedzieli, moi znajomi i tak dalej, a na to sobie mogę pozwolić. Dziękuję i wielki szacunek za to, że robicie w ten sposób i macie odwagę się do tego przyznać. Przyjdzie czas, że i oni, i że wy będziecie mogli sobie to spokojnie włączyć. Jeżeli pomnożylibyśmy tą złotówkę przez liczbę subskrypcji, wyszłaby na pewno piękna, cudowna suma, która pozwoliłaby Mariuszowi na dalszą rehabilitację, na dalsze dokończenie cudu, dokonywanie cudów. I o to w tym wszystkim chodzi. Pomagamy sobie i są ludzie, którzy zostali wyznaczeni do tego, aby zrobić na ziemi coś niemożliwego, niewiarygodnego. To daje innym dzieciom Boga siłę, wiarę, odwagę, a my dzięki temu, że pracujemy, możemy pomóc im właśnie w ten sposób, aby oni dalej mogli dokonywać swoich cudów. Także wszystkich was proszę o pomoc, nie tylko oczywiście Mariuszowi, ale też i wszystkim potrzebującym, bo nigdy nie wiecie, kto z nich jest aniołem, a na górze pokażą wam wszystko, to, co dobrego i to, co złego zrobiliście, ale też i wasze życie, za słowo dziękuję, spełnia wam marzenia. Każdy z nas tworzy energię pozytywną, energię negatywną. Każdy z nas ma wolny wybór i wolną wolę. Natomiast to, co robimy ze swoim czasem życia, bo w pracę wkładacie czas życia, za co otrzymujecie kawałek papierku lub cyferki w komputerze,
i ten czas życia, z tym czasem życia możemy się podzielić z innymi ludźmi. Wtedy ich czas życia się zmieni i wtedy oni będą mogli przekazać swoją wiedzę, swój czas życia innym. I tak to wygląda. Dlatego, kiedy każdy z nas rozumie, co jest bezcenne na ziemi i jak możemy ten czas życia łączyć z innymi ludźmi, jak możemy współistnieć, wtedy pieniądze, wynagradzanie nas za czas życia stanie się zbędne, ale świadomość ludzka w tym czasie, kiedy to pojawi się na ziemi, będzie zupełnie, zupełnie inna. Cieszę się, że wielu z was ma już tą świadomość i czeka na ten proces i prosi o ten proces, aby zniknęły te środki, a ludzie docenili dar życia, który jest bezcenny, czas swojego życia, docenili planetę, która dała im wszystko za darmo i docenili wszechświat, w którym żyją jako dzieci kosmosu i że każda twoja myśl płynie po wszechświecie. Więc niech wasze myśli, niech wasze środki finansowe popłyną do Mariusza, aby stał się cud i aby cały wszechświat na ten cud odezwał się i zareagował i przekazał go tam, gdzie on ma trafić, do tych wszystkich potrzebujących. Bądźcie świętym Mikołajem, tak jak wy lubicie otrzymać prezenty, tak dajcie prezent teraz w tą stronę do Mariusza, a otrzymamy prezent, o jakim nawet nam się nie śniło, bo cuda to coś, w co ludzie przestali wierzyć, ale czego każdy z nas pragnie w swoim życiu. I życzę wam, abyście tych cudów dokonywali, abyście byli cudem i abyście umieli zareagować na cud. Dziękuję za ten film.